Trzy rodziny polskiego pochodzenia z Ukrainy zamieszkają w Wałbrzychu. Miasto zapewni mieszkania i pracę. Odpowiadając na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby gmina Wałbrzych przyjęła trzy rodziny do naszego miasta Wałbrzycha, to już jest kolejna taka prośba. Pan prezydent i radni się pochylili na tym, aby te rodziny sprowadzić do Wałbrzycha. Będą zapewnione mieszkania, praca i warunki socjalne będą zbliżone, można by powiedzieć, na miarę XXI wieku. Pragnę nadmienić, że w wschodniej Ukrainie jeszcze trwają wojny i te rodziny są polskiego pochodzenia. Mieszkania dla rodzin są już przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tej chwili rodziny przebywają jeszcze na Ukrainie. Zapewne u siebie. Jeszcze po rozpatrzeniu tych wszystkich, prawda, wniosków i próśby, które były zgłaszane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ministerstwo zwróciło się do nas i zapewne oczekują na pozytywny odzew z tej strony, a pozytywny odzew z tej strony to jest właśnie ta uchwała, która została przyjęta. Miasto zapewni rodzinom pracę zgodnie z ich wyuczonymi zawodami. Jako najbardziej prawdopodobne miejsca pracy wymieniane są firmy w Wałbrzyskiej Strefie oraz instytucjach miejskich. Nie została ta kwestia podnoszona, gdzie zostaną przyjęci, ale zapewne zgodnie ze swoim zawodem i podejrzewam, że w strefie mamy ZUK Wałbrzyski, OSIR, AquaZdrój, także zapewne praca dla nich się znajdzie. W godnych warunkach będą i pracować, i mieszkać. Rodziny, które przyjadą do Wałbrzycha, otrzymają karty stałego pobytu. Nie będą mogli jednak skorzystać z wielu ulg, m.in. z programu Rodzina 500+.